Siemano wszystkim, witam was, słuchajcie, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gt2.pl, z naszego skybloka. Słuchajcie, dzisiaj zobaczcie, co się dzieje na naszej wyspie, już jest tak rozbudowana. Tutaj wczoraj powstał mob grinder, słuchajcie, taki mob grinder wybudowaliśmy, ale to zaraz wam wszystko pokażę. A na razie jeszcze bym prosił was, słuchajcie, o zostawienie łapki w górę pod tym filmem i o subskrypcję mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, także kliknijcie w ten czerwony magiczny guzik na dole. I oczywiście w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo ta seria na pewno będzie jeszcze troszkę trwała. A ja, my słuchajcie, przechodzimy już do odcinka. Także słuchajcie, patrzymy, co tutaj się zmieniło. Tu jest dom Nautixa. Nautix jest VIP-em u mnie na serwerze kwlpp.yt.csrv.pl. Macie teraz IP na ekranie, wersja 1.14.4. Serdecznie zapraszam. I jeżeli chcecie tu z nami pograć, to musicie mieć rangę VIP lub sponsor wykupioną i wtedy was oczywiście dodaję na naszą wyspę. Słuchajcie, tu jest dom Nautixa w takim razie, tu jest dookoła z liści wybudowany murek i z kobla. Tutaj jest coś, czego jeszcze nawet nie widziałem, więc to jest jakiś magazyn zapewne. Tak, tu jest magazyn, tutaj mamy przepalarki, tu mamy jakieś kości z mob grinder. O, mob grinder widać dobrze działa. Tutaj mamy co dalej, jakieś budulce, drewno, narzędzia, słuchajcie, tu wszystkie narzędzia przepchane, zbrojki wszystkie, te dwa sety moje, i tu jakieś fajne są itemki, tutaj mamy Battle of Enchant, które zaraz wykorzystam, tutaj mamy, słuchajcie, nic jeszcze, nasionka i jedzonko, o, cztery koksiki. Tu mamy, słuchajcie, tartak. Tartak budowaliśmy chyba ostatnio, jak dobrze pamiętam. Także tutaj jedynie zasadzę troszkę więcej drzewek, niech sobie rosną. Nie wiem, czy to wyrośnie tutaj. To nie, już na razie niech nie będzie. Tu coś się, słuchajcie, szykuje w dół. I tutaj nie wiem, co tutaj jest budowane, bo to Amin budował. Zresztą Amin jest moim montażystą, także serdecznie pozdrawiam Amina, jak teraz to montuję. Także Amin tutaj coś buduje w dół. A tu, słuchajcie, mamy beacona, naszego pierwszego beacona, i pod spodem chyba jest złoto, tak, złoto jest pod spodem, i ten beacon jest w takim fajnym fioletowym kolorem. A tu, słuchajcie, jest nasz mob grinder, który wybudowaliśmy z chłopakami wczoraj, jest całkiem wysoki, i słuchajcie, na górze mamy spawner. Kupiliśmy spawner, ponieważ nie wiemy zbytnio, czy dobrze dropią czy w ciemności się tak dobrze respią te wszystkie moby. Dlatego, oj, pisze mi teraz Nautix, czy lecą mobiki, na razie ich jakoś nie widzimy, więc coś się tutaj popsuło. A nie, spadł jeden, dobra, git. I tu, słuchajcie, wpada do Leja i z Leja przechodzą wszystkie do tej skrzyneczki. I tutaj w skrzyneczce mamy już dużo kości i w ogóle, także naprawdę fajnie to działa. Idę wam pokazać teraz, jak wygląda od góry nasz mob grinder i słuchajcie, zaraz jak wejdę, to wam zrobię ścięcie. Dobra, słuchajcie, jestem już na górze i tutaj jestem razem z Nautixem. To jest zrobione po to, żeby tutaj stać koło spawnera i żeby te moby się respiły. Tu jest spawner szkieletów. Oj, strzela do mnie już. Już do mnie strzela. Także tutaj mamy, słuchajcie, nasz mob grinder. Tak wygląda w środku. Na górę nie będę wchodził, bo mnie zabiją raczej. W ogóle na czacie jest właścicielka serwera SQL. Także całkiem fajnie, że ona jest tutaj aktywna. I w ogóle patrzcie, ile mam dolarów, co nie? 10 tysięcy, ponieważ ostatnio znalazłem bardzo bogaty tutaj na serwerze gracz się chował i po prostu mieliśmy go szukać i za znalezienie go dostawaliśmy 10 tysięcy dolarów, także całkiem naprawdę przyzwoicie. W tym momencie, słuchajcie, zrobię sobie tarczę i słuchajcie, jeszcze dzisiaj ulepszymy nasz kilo. Ponieważ dzisiaj chciałem jedynie pokazać, ile tu się zmieniło, bo naprawdę jest troszkę dużo zmian. A jeżeli chcecie zagrać, to serdecznie zapraszam na mój serwer na początek, a później na zakup rangi i dopiero później mogę was tutaj wtedy dodać. A my, słuchajcie, już przechodzimy do budowania tarczy. Dobra, słuchajcie, mam już potrzebne itemki do zbudowania naszej tarczy, więc słuchajcie, kładziemy sobie w ten sposób nasze deseczki, jeden iron, ale lagi są na tym serwerze dzisiaj. No i dobra, już mam, słuchajcie, shielda, bo shielda zawsze chciałem mieć, bo przed tymi szkieletami, jak się wchodzi na górę, to zawsze nas dobijają. Jeszcze zrobimy sobie łuki, słuchajcie, dzisiaj
zenchantujemy ten łuk, ponieważ mam dużo expa, więc zenchantujemy sobie łuk. Tylko wybustujemy się tutaj exp butelkami i słuchajcie, już lecimy na warp enchant. Dobra, słuchajcie, jestem już tutaj na warp enchant i słuchajcie, wkładamy... zapomniałem oczywiście lapis, więc jeszcze szybko na wyspę po lapis. Jak wiem dobrze, lapisu mamy dużo. 23 bloki w ogóle. Bo ostatnio Notix kupił bardzo dużo lapisu. Wystarczy mi chyba jakoś tyle. 54. Wezmę jeszcze te 7. Okej. Okay. Dobra, więc to mamy. Więc jeszcze raz lecę warp enchant. I słuchajcie, enchantujemy nasz łuk. Unbreaking 1, power 1. Wezmę najpierw to. Niech będzie ten unbreaking. Dobra, słuchajcie, także już zenchantowałem mój łuk. Jedynie jest, słuchajcie, zenchantowany on na unbreaking 1, ponieważ muszę troszkę zbudować tutaj u nas na wyspie lepszy enchant, ale to już w następnym odcinku. Więc dzisiaj jedynie zbudowaliśmy tarczę i jakiś tam łuk. I pokazałem wam, słuchajcie, jak wygląda nasza wyspa. Także jeszcze raz serdecznie was zapraszam na mój serwer kppyt.csrv.pl. Macie IP teraz na ekranie. I jeżeli tam będziecie mieli rangę, to oczywiście was dodaję tutaj na GC2. Także serdecznie zapraszam i nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym filmem, subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja się widzę już z wami w następnych odcinkach. Siemana!